lata 30. Wrócą piosenką sukni szelestem, błękitnym cieniem nad dalią kart i śmiechem, który kwitował żart. Podczas tego koncertu publiczność wysłuchała tych największych przebojów właśnie z tych lat 20. i z lat 30. i te wszystkie przeboje każdy potrafi przynajmniej zanucić, a przynajmniej gdzieś je słyszał po prostu. Wielkie przeboje, które śpiewała Hanka Ordonówna, które śpiewał Mieczysław Fok, Bodo, no bardzo utwory i chwytające za serce i utwory wywołujące uśmiech na twarzy. Jesienne róże między innymi, ja nie mam co na siebie włożyć, całuj mnie, to ostatnia niedziela, tango już nigdy, słynne tango petersburskiego, które Fok śpiewał. My to dzisiaj wykonaliśmy w duecie, rzadko jest to w duecie ten utwór wykonywany. Także wspaniała materia i wspaniałe teksty. Ja je uwielbiam i mogę powiedzieć, że wyssałam ją z mlekiem babci, bo babcia moja zawsze mi śpiewała no, w różnych sytuacjach te piosenki i w zasadzie gdzieś tam zawsze je znałam, nie do końca, jakieś fragmenty i wiedziałam, że to jest coś, co ona kochała. Ja oczywiście przechodząc przez całą taką edukację muzyczną od samego początku, od siódmego roku życia, wszystkie etapy szkół muzycznych, akademii, najpierw na fortepianie, na śpiewie, nie miałam okazji nawet, siedząc tak mocno w klasycznej muzyce, okazji ani czasu, żeby zgłębić ten repertuar, tylko gdzieś go sobie tam nuciłam. Ale po jakimś czasie, kiedy już mnóstwo rzeczy zrobiłam w muzyce klasycznej, w różnych stylach, epokach, to gdzieś tam pomyślałam, że może warto by było zrobić taką wiązankę tych piosenek. I z latami po prostu coraz więcej ich przybywa, coraz ich jest no, już na kilka właściwie recitali. Tutaj też są wybrane rzeczy. Nie należy zapominać, że wszystkie te utwory były pisane przez świetnych muzyków i przez świetnych pianistów właśnie. Więc dla mnie to jest wielka przyjemność. Wyzwanie w tym sensie, że trzeba dobrze zrozumieć ten styl, wczuć się w ten styl. I wszystkie te piosenki praktycznie są małymi arcydziełami, nie tylko pod względem tekstu, muzyki, ale też pod względem czystej przyjemności z wirtuozowskiego grania. To jest dobrze napisane po prostu. To jest nieco lżejszy repertuar, przynajmniej tak się mówi, że to muzyka rozrywkowa, ale bardzo wymagająca, bo ma dość szeroki ambitus, czyli rozpiętość, skalę dość szeroką, która wymaga od wykonawcy śpiewania bardzo szerokiego i czasami nawet mocnego, jak w operze. Filowania dźwiękiem i no, technicznie trzeba być na tyle sprawnym, żeby sobie z tym materiałem poradzić, ale jest to na tyle wdzięczna materia, że po prostu my śpiewając tę muzykę bawimy się również razem z publicznością i stajemy się sami muzyką i jest to bardzo przyjemne, także to wielkie wyzwanie, ale daje niesamowitą radość i przyjemność. U podstaw każdej z tych piosenek leży rzeczywiste natchnienie twórcy. To jest jakiś pomysł. Każda ta piosenka nie jest przypadkowa. One nie powstały po prostu dlatego, że było takie zamówienie. One powstały dlatego, że akurat dokładnie taką piosenkę twórca chciał napisać, więc one odpowiadają na te najżywsze uczucia publiczności i żadna z nich nie jest tylko rzemiosłem. To są po prostu małe cudeńka natchnione, no to są wielkie dzieła sztuki. Właśnie te akurat najlepiej przebrane oczywiście piosenki. Dzisiaj się już tak nie pisze. Naprawdę jest to smutne, że dzisiaj dużo powstaje tych utworów, które nazywa się przebojami, ale one tak naprawdę nie są przebojami. Kiedyś rzeczywiście powstawały przeboje. Każdy utwór, który powstał, był de facto był wielkim, wielkim przebojem, który wpadł w ucho i jest śpiewany do dzisiaj.
centrum katolickie to jest takie namaszczone miejsce, gdzie frekwencja, dobra frekwencja jest po prostu gwarantowana. A publiczność, no wiadomo, zawsze tu reaguje w sposób niesamowity, bo przecież chyba było aż 3 bisy. Ludzie wstawali i owacje zgotowali artystom na stojąco. Bo jestem pierwszy raz tutaj na festiwalu gościem. Słyszałam od wielu osób, że jest cudownie, że jest wspaniale. Nie spodziewałam się, że jest tak bogaty program festiwalu, że jest tyle koncertów, że tutaj rzeczywiście to jest fajerwerk. Ludzie w różnych miejscach w okolicy wiedzą o tym i żyją tym. Publiczność jest cudowna, przepędzili deszcz, który lał dzisiaj, niebo patrzyłam, cały czas było błękitne, teraz już jest prawie gwiaździste. No, publiczność wspaniała, myślę, że to jest mój pierwszy koncert, jeszcze 3 zostały podczas tego festiwalu, myślę, że na każdym będzie równie pięknie.